Magdalena Michalak, witam Państwa i zapraszam na kolejne spotkanie z programem Naszym Okiem. Naszym Okiem to jest, proszę Państwa, taki cykl, w którym pokazujemy Państwu najlepsze filmy dokumentalne, najlepsze reportaże, jakie powstały w telewizji polskiej, i te czarno-białe, i te kolorowe, i stare, i zupełnie nowe. A dzisiaj moim gościem jest Monika Meleń. Witaj, Moniko. Witam. Czy ty jeździsz na motorze, jeździsz motocyklem? Czasem mi się zdarza i mam nadzieję sobie sprawić skuter, a potem motor, będę jeździła. Dzisiaj pokażemy Państwu trzy reportaże. Jeden z nich odwołuje się właśnie do motocyklistów, ale nie będziemy Państwu zdradzać całego zamysłu, jaki się narodził w Twojej głowie, kiedy on powstawał. Może najpierw pokażemy, a potem sobie o nim porozmawiamy. W każdym razie motocykle są tam niezmiernie ważne. Proszę Państwa, pęd życia. Prawie 19 lat miałem, jak zaczynałem pracę. W 51 roku. I tak to przeleciało, jak z bicza strzelił. Te 18 jeszcze muszę dociągnąć i dociągnę. Dlatego, że jak się przekroczy setkę, to jest dodatek do emerytury 2400. I ja powiedziałem, że ja tych pieniędzy nie podaruję. Ja te pieniądze muszę dostać. No dosyć już tego obcinania. Słyszę, słyszę. No chodź, może jakąś herbatkę wypijemy albo kawkę. Musisz sam sobie przygotować. No ale mi będziesz towarzyszyć, chodź. No to już samemu idziemy. To nie smakuje. Już idę, już. No to chodź. Chodź, 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 chodź. Są takie momenty, które się pamięta. No powiedzmy poznanie mojej przyszłej żony. To była konferencja, sala była, przerwa jakaś czy coś. I ona się podniosła. Kurde. I coś zaiskrzyło, ja mówię, to jest ta. Tak mi coś powiedziało, to jest ta. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, cukierek, proszę. Dzięki, dzięki. W 78 roku wybudowaliśmy ten domek tutaj i mieszkamy sobie z żoną. Żona zajmuje się kwiatkami, to jest jej hobby już od lat. A ja lubię majsterkować, ponieważ ucząc w szkole prowadziłem między innymi też zajęcia praktyczno-techniczne. Mam taki mały warsztacik i tak teraz leci. Dziadek! No? Helmut mi coś tutaj brzęczy. Co ci skrzypi? Gdzie? No nie wiem. No nie wiesz? Się nie znam. No to trzeba zobaczyć. Brzęczy, no. Dzwoni. O dziewczyno, ty tak nie możesz jeździć. Tu masz, ty się cały tu rusza. Tu. To trzeba przykręcić. Dobra, zrobimy. To idziemy do garażu. Przez 40 lat pracowałem w szkole. Udzielałem się społecznie w różnych organizacjach. Jakby człowiek nic nie robił, to by się bardzo chyba nudził i prędzej by się zestarzał. Wszystkie moje pojazdy lubię. Im starsze, tym mnie to bardziej cieszy. Być może w nas ludziach jest coś takiego, że lubimy rzeczy takie jakby indywidualne. Sam klimat, zapach tej skóry. Zaraz przenosimy się o te 50 czy 60 lat do tyłu. No cześć, Marku. Cześć, Marku. Świetnie, że jesteś. Piękny. Wpadłem w myśl naszych takich koleżeńskich porozumień, żebyś obejrzał to, czym będziesz za tydzień jechał do ślubu z żoną. Możesz to pomacać, dotknąć, mogę przymierzyć? Możesz wsiąść, podotykać, uwagi zgłosić. Już mi się podoba, piękny. Dobra. Także możesz pomacać, wiesz. No. Czekaj,
Niech się tylko przesiądę. Moja pasja samochodami, motocyklami, powiedzmy traktorami, zaczęła się generalnie od podpatrywania ojca, jak te 50 parę lat temu miał tą swoją fumę, tak się popularnie nazywało WWM-kę. Powiem szczerze, nie podobał mi się ten motocykl. Były lepsze w tym czasie. Tylko siedziałem w garażu i szczerze mówiąc, to tam psułem ojcu różne rzeczy, bo byłem ciekaw, co jest w środku, a nie zawsze dało się to złożyć tak, jak się rozebrało. Super. No to dziękuję ci, Wojtku. Trzymaj się. Na razie. Hej. Z tym Mercedesem też miałem trochę kłopotów, ale udało się podpasować. Jak ja to mówię, przeszczepy zrobić i no jeździ. No i cieszymy się i my, i ludzie, którzy nas spotykają, mówią, no, że to jeszcze jeździ, że to się udało wam uruchomić. To jest też taka pełna satysfakcja, że jednak postawiliśmy coś na nogi. Urszula! Urszula! Chodź, zobaczysz, nasz nowy nabytek. Znowu. Coś kupiłeś? Co? I co sądzisz? Piękny. Słuchaj, jest. 12 koni. 12 koni, jeden cylinder, 54 rok, super firma. Gdzie Mercedes, to znalazłeś? Mercedes wśród traktoru. No po sąsiedzku. Słyszysz? Ja nie muszę na wczasy jechać. Ja wystarczy, że w garażu posiedzę i coś tam kręcę. Ja przy tym odpoczywam psychicznie i cieszę się z tego. No gdzieś zobaczymy z żoną, no już siadamy, już kalkulujemy, jak to przywieźć, jak to zdobyć, co za to dać. No, na motorze jeżdżę więcej jak 60 lat. Kupiłem WWM-kę nową, nowiutką, w sklepie w Opolu. Wojtek był takim wyrośniętym chłopakiem, 5., 6. klasa. I po prostu uczyłem go jeździć. No i jak połknął bakcyla, to koniec. Cieszy się. Też już ma 60 lat, będzie miał w przyszłym roku Wojtek. Nie jest młody, ale trzyma go ta pasja. Jadrówko, o kurde, super! Kupanat. Witam starego nauczyciela i rektora. No, bardzo miło. Miło, też miło. Dałeś sygnał, jesteśmy. No. Coś tam. Przywieźli na złom. Taki coś tam. Stary, takie można powiedzieć, o, graty. Czyli możemy się brać za robotę. Tak jest. Wojtek. O, dobra. Cześć, weź go. Pięknie. Moment. Dobra. Teraz na pewno wiemy, że jest to Jawa. To jest Jawa. O. Już jest podobny do motoru, nie? Kółka jakieś założyć. Prawie jedziemy. Prawie. Dziadek już startuje. No. Dobra. To jest taka przyjaźń ojcowska, jak syn z ojcem, czy ojciec z synem, nie? To dobrze się nam układa. Naszym marzeniem jest coś takiego zrobić, żeby uchronić te zabytkowe pojazdy, samochody, motocykle, bo jeszcze zbieramy, jeszcze szukamy, jeszcze chodzimy, wynajdujemy jakieś traktory stare, motorowery czy rowery nawet. Oczywiście nie można wszystkiego mieć, ale niektóre rzeczy możemy przechować i dla potomności powiedzmy. No, żeby widzieli ludzie za 20-30 lat, że 80 lat temu już takie traktory jeździły, nie? I takie maszyny były, i takie samochody były. Trzeba go dokładnie rozebrać na czynniki pierwsze. No ale jak ma zostać w stanie dziewiczym, no to dobrze, nic. Dobrze, moim i taty spełnieniem takiego marzenia będzie stworzenie takiego naszego klubu, a z zapleczem takim a la muzeum, bo mamy za duże eksponaty, żeby to pomieścić. Jeden samochód zajmie co najmniej miejsca na 5 motocykli. Byłby to autentyk. Tak, autentyk. Tak. Chcielibyśmy to zrobić, mamy też tu w okolicy znajomych, którzy dołożyliby do tego swoje eksponaty, nie? Tylko borykamy się z lokalowymi problemami, ale no, ja dysponuję tym jakimś lokalem. Tam jest tak szacunkowo około 300 metrów kwadratowych. Być może będzie nas na to stać, że to zrobimy i ojciec jeszcze za swojego czynnego życia motocyklowego posiedzi z nami tam i czasem może jeszcze dosłyszę, a czasem jak nawet nie dosłyszę, o czym gadamy, to nie szkodzi, ale ważne, że będzie z nami, nie? Dobra, Urszula, pomału się zbieramy. Wyprowadzimy konia, jak możesz pomóc. Są tu, tak jak zwykle, do tyłu sobie później na drogę wycofamy, nie? Jestem tam kiedyś u niego, dnia X, ja mówię, no,
chodź, przewiozę cię prawdziwym motorem. No, no Harley to Harley, nie? No, wsiadasz z tyłu, no, no, większa pojemność, silniejszy. Dziadek mówi, on jako plecak nie jeździ. Nie dał się przewieźć. On jeździ swoim, ja swoim. Ja zabieram żonę, on babci nie zabiera, bo babcia już ma dość jeżdżenia. Nie powinienem na ojca mówić dziadek, no ale dziadek tak przyjął ten swój pseudonim. Wszyscy z reguły mówią do niego dziadek lub panie Jurku. No cześć. No, serwus. Ubieraj się. Gdzie? No jedziemy do Kuniowa, no. O kurde. No. Poważnie? No bo ubranie, a ty co? Chłopie, moment. No. Przejrzyj się ostatni. Dobra, zostaw. Ostrożnie. No skrzyknęliśmy się, właściwie oni mnie tam wciągnęli do siebie. Mówi, dziadek przyjedź, dziadek tego, no to dziadek tak pomału najpierw kupił spodnie, potem kupił kurtkę. Potem Wojtek mi kupił porządne rękawice. No i mnie się to spodobało i jeżdżę. Niektórzy mnie podziwiają, a ja mówię, póki człowiek jeszcze młody, to trzeba pojeździć, bo jak się zestarzeje, to już nie będę mógł jeździć. Panowie, gotowy. Dobra. W drogę, gotowy jestem. Znam ten zamek dokładnie, od podszewki, bo to już przecież lata tutaj mieszkam. A jeszcze zanim żeśmy się do Moszyń przeprowadzili, to tu przychodziliśmy na wycieczki z dziećmi do tego zamku. Tam jest basen z tyłu, tam pochodzimy trochę, pogadamy, wymieniamy doświadczenia, uwagi. Tego się nie da powiedzieć, to trzeba usiąść na motor, trzeba czuć te drgania, trzeba słyszeć tę pracę silnika. To tak jakby oddychał człowiek. Ten szum w uszach, ten wiatr, krajobrazy, te widoki, coś wspaniałego. Cieszy się ojciec, jak syn pruje. A on za nim. To jakby dwóch Jurków jechało, albo dwóch Wojtków na jednym motorze. Trzeba być optymistą, nie załamywać się. Do przodu. W żadnym wieku nie jest za późno. W żadnym. I dopóki człowiek jeszcze ma na tyle siłę, i wzrok, i słuch, i orientację, to siadać i jechać. Siadać i pruć przed siebie. Najpierw pomyślałaś sobie, motocykl to jest coś, wokół czego będę budowała jakieś napięcie i poszukam ludzi, którzy mają na tym punkcie fioła. Czy spotkałaś ludzi i okazało się, że ten motocykl gdzieś tam zaistniał w ich życiu, od czego się zaczęło? Dokładnie tak. Czyli spotkałam człowieka, który tak opowiadał o tym motocyklu. Zresztą to był zupełnie inny program. Ja pojechałam na zupełnie inny program. To był taki magazyn Aktywni 60+. No i okazało się, że tego, co było umówione, nie ma. No ja szukałam wyjścia awaryjnego, jak to w naszej pracy jest, żeby znaleźć jakiegoś fajnego bohatera, jakąś postać, żeby na tej podstawie zbudować coś. No i okazało się, że jest pan. Powiedziano mi, a no on ma 82 lata, jeździ na Harley'u. Mówię, co? No to ja go już muszę mieć. Zaprowadźcie mnie do niego, dajcie numer. Pojechałam tam i okazało się, że on tak kapitalnie opowiadał o tym, jak to jest jeździć na tym motorze, co się wtedy czuje, jaki on jest młody wtedy. No i jak to wszystko usłyszałam, to wiedziałam, że ja muszę o nim zrobić reportaż. I tak to się narodziło. Poznałam człowieka z pasją, no i pomyślałam sobie, muszę o nim opowiedzieć. Jak zobaczyłam początek, czy ten zlot harlejowców, to takie mocne uderzenie i mocne brzmienie. I potem nagle przenosimy się do spokojnego ogródka, gdzie dwoje starszych ludzi opowiada o herbacie. Pomyślałam sobie, czy to jest na pewno to samo? Czy to jest na pewno dalszy ciąg tego, co było na początku? Takie dosyć karkołomne przejście. Tak chciałam to pokazać, żeby pokazać tych ludzi, ich spokój, ich sielankę, bo oni też cudownie się kochają, to fantastyczna para. No a za chwilę pokazać ten pęd właśnie życia i to wszystko, co go napędza. No i to też jest
taka miłość ojca i syna. I to też chciałam uchwycić w tym reportażu. Chciałam to pokazać, żeby to ta więź była i żeby pokazać to, jak oni się kochają. I przez to jakby te pokolenia się łączą, ojca i syna. I to myślę, że widać, to widać. To takie pozytywne emocje budzą się w człowieku, jak ja to oglądałam. Było ci trudno namówić ich do tego, żeby zgodzili się na rozmowę przed kamerą i na to, żebyś zrobiła o nich reportaż? Nie, nie było trudno. Wbrew pozorom to było tak, że jak oni jakoś tam zobaczyli, że mnie też to fascynuje, że ja też się tym kręcę. Ja powiedziałam, a przewieziecie mnie na tym motorze. No tak, no to proszę wsiadaj. No to wtedy dobrze, dobrze, opowiemy wszystko, pokażemy. Byłam u nich 2 dni i naprawdę to były fajne 2 dni. Zresztą mieszkałam w pięknym miejscu. Jak się zaczęła przygoda starszego pana, czyli ojca? Z Harleyem, no bo wydaje się, że gdzieś tam syn miał z tym do czynienia i potem zaraził tym ojca. Wiesz, tam jest jedno zdanie w tym reportażu, że ja nie będę plecakiem, czyli będę sam jechał, nie będę z tyłu siedział za tobą. Dokładnie, i to zwróciło też moją uwagę. I gdzieś na ambicje syn mu wszedł? Myślę, że on sam bardzo chciał. Jak mi opowiadał, w młodości też jeździł motorem. Miał te wszystkie swoje junaki i nawet widziałaś, tam jest, będzie muzeum fantastyczne motoryzacji polskiej. Tak. Mam nadzieję, że dawno do nich nie dzwoniłam, ale mam nadzieję, że już to jest całkiem bliskie, bo to było 3 lata temu, więc myślę, że już im się to udało. On te motory po prostu kocha, kolekcjonuje, no i pewnego dnia pomyślał sobie, że a dlaczego nie teraz? Kiedy? Jak będę stary, tak jak mówił? Więc w tym wieku swoim, 82 lat, doskonale sobie radzi, jeździ na tym Harleyu, jeździ na te wszystkie zloty. No, żyje pełnią życia. A jak młodzi ludzie patrzą na niego, to jak się zachowują? Ze zdumieniem? Z szacunkiem. Z sarkazmem? Nie, z szacunkiem. Cudownie. Ja to zauważyłam, naprawdę. Oni go szanują i to jest tak, że on tam wzbudza sensację. On dostaje zawsze medale za najstarszego uczestnika. No i wszyscy mówią szacun, naprawdę. Te rozmowy, które są takie prywatne, były ustawione przez ciebie? Rozmawialiście o czym oni mają rozmawiać? Czy pozwoliłaś im po prostu pójść na żywioł? Pozwoliła mi być, no bo to też jest tak, że no, nigdy jak się coś próbuje ustawić, to potem się wyrzuca, bo to wychodzi sztucznie. Najfajniejsze zawsze jest to, co się uda nam uchwycić, prawda? Jakiś fragment życia, który nam się uda uchwycić. No i przede wszystkim czujne oko operatora, który to wszystko złapie. To prawda. Rola żony i matki jednocześnie, ona się o nich boi? Jest niespokojna, kiedy wyjeżdżają na tych Harleyach? No pewnie, boi się i sama nie chce jeździć. Opowiadała ci trochę poza kamerą o tych swoich odczuciach? Tak, boi się o nich, no i to dużo ją kosztuje. Ale jest tak cudowną, kochającą żoną i matką, że ona po prostu na to pozwala i nie zabrania. Ona próbowała jeździć też Harleyem, nie chcieli jej namówić? Nie. Tutaj nie. To był bardzo taki śliski temat, ona cały czas nie, ja nie, absolutnie nie. Ja mam swój świat, swoje ogrody, swoje kwiatki, swoje przyjaciółki. Nie. Zbierają stare pojazdy i widziałam, że to też jest taka druga pasja. Motocykl to jest jedno, a dwa, z jaką oni radością opowiadają o tych poszczególnych elementach znajdywanych. Tak, kupiłem ciągnik. I to kupiłem ciągnik. Spojrzałam na minę tej pani żony. Pani też jest zafascynowana tym. Też? Może nie do tego stopnia, bo jest po prostu zakochana. Oni też się cudownie odnaleźli. I myślę, że to dużo jest też z miłości do niego, że on ma taką pasję i z szacunku do tej pasji. Ona po prostu to nawet nie toleruje, tylko już po prostu chyba zaczęła to kochać też. Monika, jak przypadek działa na to, co robimy często, prawda? To taka nasza... Już nie ma takie nasze dziennikarskie, no właśnie. Wszystko dzieje się po coś. Jak zrobiłaś i spotkałaś tych ludzi i zrobiłaś ten reportaż, dla ciebie co było najważniejsze? Coś się w trakcie takiego wydarzyło, co zostanie ci w pamięci, czy być może te reakcje już później? Najważniejsze było to, żeby pokazać, jak można cieszyć się życiem. I w każdym wieku, że starość nie musi być taką smutną starością, że można cieszyć się życiem w każdym wieku i można odnaleźć swoją pasję, a przede wszystkim zaakceptować to, że tą pasję się znalazło, żeby to otoczenie zaakceptowało, prawda? Dla tej żony to było trudne. Odnaleźć siebie i radość życia, żeby w wieku 82 lat powiedzieć, że jestem spełniony, czuję się cudownie, robię to, co kocham. To jest piękne. I robić to jeszcze z rodziną, z najbliższymi, których się kocha. To jest to, myślę, prawda, że... to prawda. Chciałam pokazać to, że to są cudowni, szczęśliwi ludzie, po prostu. Ten pęd życia, czyli tak naprawdę gubimy gdzieś te lata, które mamy w dowodzie osobistym i żyjemy pełną piersią. Myślę, że o takiej radości wynikającej z życia opowiada też drugi twój reportaż, bohaterowie drugiego twojego reportażu, który państwu pokażemy.
Stanisław i Staś. I mimo wielu przeciwności losu, ja widzę ogromną taką pozytywną energię płynącą z tych dwóch postaci. Jedna starsza, druga młodsza. Co, zaproponujemy Państwu obejrzenie najpierw. Bardzo proszę. Proszę Państwa, Stanisław i Staś. Co lubię robić? Jeździć, malować, spotykać się z ludźmi, w ogóle chodzić na piwo z kumplami, na koncerty jeździć. To są takie małe szczęścia. Nigdy nie traktowałem siebie jako niepełnosprawnego i zawsze kolegowałem się z kolesiami zdrowymi. Dopiero później zauważyłem, że jednak nie chcą mnie w bandzie, bo sobie nie poradzę, bo jak się przewrócę, to później oni będą mieli przypał, nie ja. Więc postanowiłem, że może wśród niepełnosprawnych będę tym bardzo sprawnym. To tak, jakby człowiek nie miał tych wszystkich kończyn czterech, tylko na przykład miał pięć i załóżmy jednej nie ma, więc ja jestem taką małpą bez ogona, że po drzewie nie będę łaził, ale sobie radzę. Chcesz się cieszyć? Cześć! Ty, ułalej zobacz. Mamy 58 tysięcy przy 78 masz wymianę oleju. Wejdź, zobacz tą spryskę. Mało jeździsz teraz po prostu. Jest pełno, ktoś dolewał. Jadę. Super, zamykamy. Tam pisz do rachunku. Nie mam pieniędzy, jak zwykle. Stasio jest takim naszym promyczkiem, bez którego nie wyobrażamy sobie naszego życia. I pragniemy, żeby był szczęśliwy, żeby czuł się kochany i żeby mógł kochać. Opa. I tego najbardziej dla niego, myślę, chcemy. Miałam wrażenie na początku, że to my musimy przekonać lekarzy, że to my chcemy tego dziecka. Że my takie dziecko będziemy kochać i wiemy, na co się godzimy. Myśmy się dowiedzieli w 12 tygodniu, że Staś nie będzie miał rączek. To było dosyć traumatyczne przeżycie, bo pan doktor w Instytucie Genetyki przez 40 minut opowiadał nam, ile to innych wad jeszcze będzie miał Staś. No i że on zaleca zakończenie tej ciąży. Dla nas to w ogóle był szok, że coś takiego nam proponują. Na szczęście trafiliśmy na takich, którzy zapytali się, jaka jest nasza decyzja. Dla nas było oczywiste, że my to dziecko chcemy urodzić. Poród był dosyć trudny. Ja się wcześniej bałam tego, jak ja zareaguję na to, że on nie ma tych rąk. Ale dla mnie on był kompletny. To było niesamowite uczucie, że on jest cały. O Stanisławie dowiedzieliśmy się od naszej rehabilitantki, że jest taka osoba, która też nie ma rąk, jest malarzem. Zadzwoniliśmy, umówiliśmy się z taką niepewnością troszeczkę. Zadzwoni. No? Staś się przyjechał, tak? Super. Ej! A kto to? Jesteście w końcu. Staś, ej, ja jest. Trochę nas też. Rozbierajcie się. Iza, wujek gwiazdor. No to chodźcie, co? Do pokoju. Chodź, Staś. Monika i Stanisław są bardzo otwarci, więc jak gdyby przełamali te pierwsze lody. I już wtedy było, wszystko poszło jak po maśle. Ja myślałem, że ty umiesz grać kopię, a to Stanek nacisnął późny play. Oczywiście. Szymon, zawiodłeś mnie. O, coś nowego. Nie no, prawdziwe góralskie, rodzinne muzykowanie. Czekaj, gdzie są te gęśle? Pięknie. Chciałem powiedzieć, że spotkaliśmy normalnego faceta, ale w przypadku Stanisława powiedzenie normalny facet, no nijak, że tak powiem, nie określa tego człowieka, bo Stanisław jest artystą, malarzem, góralem, metalem. I jeszcze tak na dodatek nie ma rąk od urodzenia. Mieliśmy taką tremę pewną przed spotkaniem z nim. Jak się z nim przywitać? No, poda tą stopę, to chyba trzeba rękę do stopy. No, zaskoczył nas, bo nie wiedzieć czemu podał lewą nogę. Chyba akurat było mu wygodniej. No, to było takie, pamiętam, pierwsze zaskoczenie na dzień dobry. No, potem jakoś dość szybko ta rozmowa zaczęła się rozkręcać. Pan jak sobie switwotę zrobi. Zrób sobie switwotę. Tu się strzela. Tu, zobacz. Tym aparatem się robi zdjęcie. O, tutaj.
Byłem zdenerwowany, co będzie, jak spotkam rodziców, jak oni będą, czy jak oni będą tacy jacyś niefajni, to nie przekażę im tego, co wiem, bo nie będą chcieli słuchać. Okazało się, że było zupełnie odwrotnie, że rodzice chłoną to wszystko, co ja im chcę przekazać i mówię, nawet jak nie mówię wprost, to jakoś tak nazwali mnie aniołem, ja nie wiem. Głupio się z tym czuję. A kiedyś jak jechaliśmy metrem w Warszawie, to Staś kazał sobie zdjęcia robić. To prawda. Bo to był jego pierwszy raz. Nie, ja metrem jeździłem w Pradze, ale w Warszawie to pierwszy. Myślę, że mały Staś będzie miał łatwiej, dlatego że może się uczyć z doświadczeń mojego męża. A wtedy, kiedy mój Staś się urodził, nie było to takie wprost. Teraz w dobie internetu, w dobie większej możliwości informacji i myślę, że przy tej przyjaźni przede wszystkim ich dwóch, myślę, że jest mu zdecydowanie łatwiej. No i jak tam, wszyscy mają zupę? Tutaj jeszcze nabierzemy makaronu. Och, jaka pyszna zupka. Miam, dobra. Ciocia dobrze gotuje? Tak mu zupa smakuje? No ta ciotka to przepieram, no. No radzi sobie młody. Dziecko głodne. Słuchasz? To są takie chwile, kiedy Stasio podpatruje Stanisława, tak? W jaki sposób wykonać pewne rzeczy. Myślę, że się uczy od niego naturalnych odruchów, sposób w jaki posługuje się łyżką, w trakcie jedzenia. Myślę, że Stasio podpatruje te wszystkie zachowania i przekłada na swoje. Nie. Czy nie chcesz? Nie, on chce, tylko on chce szybko, a nie chce. Stanleyka obserwowałem, żeby zobaczyć, czy on będzie tak reagował, jak ja zazwyczaj i czy mnie szybko zrozumie. Słuchaj, artysta. Cześć, wujek. Ja myślę, że też porysujemy w mojej magicznej balizeczce, prawda? I załapał. Od razu, moment, już jesteśmy kumplami. Nie muszę się z nim tak bawić jak rodzice, bo to wystarczy chwila, że na przykład kredkę mu dam, on mi tą kredkę odda i to już jest taka więź. Stanleyek, proszę. Ja umiem narysować kota. Zobaczyłem to w oczach naszego małego Stasia, że wreszcie widzi normalnego faceta, który jak gdyby do niego podszedł normalnie tak jak on. Tak jak on widzi ten świat, jak on pojmuje ten świat, że jak gdyby dokładnie wprost mógł powtórzyć ruch człowieka, który coś robi w jego stronę. Stanisław wyciąga stopę, Stasia mu podaje stopę, więc żadne ręce nie wplątują się w to. Jest jak gdyby ta taka bardzo prosta relacja, bez żadnego przetwarzania, przerabiania. Duży Stasio i mały Stasio gdyby mogą się kontaktować na tym samym poziomie, mimo tej różnicy wieku. Ale rysujemy ja. Stasio, jeszcze autograf tam swój, proszę. Malowanie jest teraz wszystkim dla mnie. Kiedyś było tylko takim hobby może, a teraz jest życiem, jest ucieczką, później jest pracą. Wszystko, co potrafię, to mi się wydaje, że to jest zawarte w tym słowie sztuka malarska. Staś jest artystą związku FADMFK. Jest to Międzynarodowy Związek Artystów Malujących Ustami i Stopami. Jest to bardzo prestiżowy związek. Należą do niego tylko i wyłącznie artyści, którzy reprezentują wysoki poziom artystyczny. Jestem z męża bardzo dumna. Jego prace są znane na całym świecie. Chcielibyśmy, żeby mały Stasio nabrał takiej pozytywnej energii od Stasia, żeby wiedział, że on też może w życiu realizować się tak, jak tylko będzie miał na to ochotę. Tata. Spotkanie ze Stanisławem w jakiś sposób rozwiało te nasze wątpliwości dotyczące tego, czy w ogóle Staś sobie poradzi bez protez. Też z czasem te wszystkie nasze spotkania pokazywały, że to nie jest ten kierunek. Ale zabki tu nie wymyślimy. Zobacz, Stasio. Żeby Stasio mógł normalnie funkcjonować. To będzie wymagało dużo pracy od niego, ale też od nas. Przystosowanie mieszkania, ciągła rehabilitacja kilka razy w tygodniu. Żeby jego ciało było na tyle elastyczne, by mogło podołać temu zadaniu. Zapniemy koszulkę tak ładnie. Tutaj. Uważam, że rodzice sami powinni decydować, czy dziecko ma mieć protezy, czy nie. Moim zdaniem osoba, która straciła ręce w późniejszym okresie swojego życia, może potrzebować tych protez, faktycznie, ale
Jeśli o mnie chodzi i myślę tutaj o Stanleyku, który się urodził bez rąk, to uważam, że protezy są niepotrzebne. Chodź tu, Staś. A gdzie tatuś? O, jest, znalazł się. Ciocia! Wszystko pozabrane? No, to idziemy. Artysta tworzy dla kogoś, dla publiczności i wystawy są bardzo ważne, ale też jeszcze pomyślałem sobie, skoro mam jakieś doświadczenie życiowe, to pokażę, że maluję nogami, ale przy okazji coś opowiem. Chcielibyście, żeby panie wam też dały karteczki, żeby malować razem z małym Stasiem i z panem Stanisławem? Pani wam da karteczki i będziecie co robić? Malować. Takie spotkania robimy z dziećmi małymi lub większymi, nawet ze studentami też, żeby to może troszeczkę przyjąć taką drogę misyjności, żeby to wszystko, co robię, nie było bez sensu, byle jakie i zapomniane. A te obrazy pana Stanisława są wesołe czy smutne? Wesołe. A tutaj co jest na przykład namalowane? Pomarańcza i malina. Jeśli nauczymy tej normalności dzieci, nauczymy tego, że niepełnosprawna osoba nie gryzie, że jest taka sama jak oni, wtedy te bariery znikają. Patrząc na Stanisława, jestem przekonana o tym, że nasz Staś sobie poradzi w życiu. Że codzienność nie będzie dla niego kłopotem i problemem, i nawet wtedy, kiedy nas zabraknie, on będzie mógł dalej funkcjonować. Z marzeniami to trzeba uważać. Lubią się spełniać. I tak uważam, że takie małe marzenia to są fajne sprawy, ale takie potężne, jak one się później spełnią, to później co dalej, co dalej? Jeśli chodzi o Stanleyka, no to żeby zdrowy był i żeby go nic nie spotkało po drodze. Mam nadzieję, że ta wielka przyjaźń Stanisława ze Stasiem będzie trwała jeszcze wiele, wiele, wiele lat. I jeszcze trochę, że Stasio będzie mógł się uczyć od niego, też może mu pomagać, a może też nauczy się malować i będzie mógł iść w ślady Stanisława. I będzie szczęśliwy. I tyle. Rzeczywiście mają na imię Stanisław i dorosły, i mniejszy? To jest niesamowity zbieg okoliczności. Jeden urodził się w Warszawie, drugi w Krakowie. Dzieli ich 40 lat i te 300 kilometrów. Oboje mają tak na imię. No i oboje są cudowni, mają wszystko, no ale urodzili się bez rąk. Jak ty znalazłaś jednego i drugiego? W Krakowie i w Warszawie. Tak, no, jak mówiłam, w życiu nie ma przypadków. To musiało się zdarzyć po coś, właśnie po to, żebym im, mam nadzieję, towarzyszyła przez ten cały czas, bo oni są ciągle częścią mojego życia. Teraz będę kończyła film o nich, już duży taki, pełnometrażowy, dokumentalny, a trafiłam na nich robiąc zupełnie coś innego. To tak to jest właśnie. Mhm. Niby przypadek, ale najpierw nie. Najpierw był ten starszy czy młodszy? Nie, trafiłam już na parę. On się dopiero co urodził, miał 8 miesięcy. Na YouTubie był taki filmik z tego ich pierwszego spotkania. Ja bardzo często robię o takich ludziach, którzy może mają troszkę mniej fizycznie, ale za to bardziej kochają życie. Mm-hmm. Robiąc właśnie o takiej postaci, pani z fundacji powiedziała mi, ja mam taką parę. A wie jaką parę? No taką, ten mały, ten duży, nie mają rąk. No i sobie wtedy pomyślałam, że to jest po prostu cudowna historia. To jest historia, na którą się czeka prawie całe życie. I warto o niej opowiedzieć. No już no, nie puściłam, wiadomo. Zaprzyjaźniłam się z nimi. No tak, długo ich namawiałaś do tego, żeby stanęli przed kamerą. W jednym przypadku dorosłego Stasia, a bardzo to rodzic. Powolutku, takimi drobnymi kroczkami wszystko szło. Najpierw była taka mała ósemka, 8 minut. Mhm. Pamiętam, że jak przyszłam pierwszy raz do dużego Stanisława, do malarza, który jest cudownym, ale trudnym człowiekiem, to powiedział, że w ogóle mnie nigdzie nie wpuści. W ogóle, żebym zapomniała czymkolwiek. Do pracowni absolutnie, w życiu. W ogóle to najlepiej, żebym sobie już poszła, nic nie zrobiwszy. No ale udało się, tak gdzieś po połowie dnia już tam było takie, no dobrze, to może pójdziemy do tej pracowni. Czyli powoli. Potem wróciłam za pół roku, robiąc większy reportaż, właśnie ten, który państwo widzieliście. No i tak powolutku, drobnymi kroczkami, teraz spędzam z nim już od roku dużo czasu, ponieważ kończymy ten film. Niektórzy sobie wyobrażają, że jak jest fajny temat, to my wchodzimy.
moment, jest nie, wszystko gotowe, jest montujemy i świetnie pokazujemy fajnych ludzi, opowiadamy świetną historię, cieszymy się tym, że udało nam się ich spotkać, o nich opowiedzieć. A tutaj to są czasami tygodnie pracy. I trudne czasami też sytuacje. Tygodnie, prawda? Rozmów. I to wszystko gdzieś musi się odbyć, zanim coś takiego uda się Tak, bo to jest tylko zrobić. Produkt finalny. Tak naprawdę to jest cała relacja, która gdzieś jest tam z tyłu niewidoczna. Film jest tylko czymś takim, jakimś dzieckiem tej relacji, a ta relacja jest najważniejsza tutaj z tymi bohaterami, których ja naprawdę polubiłam, mam nadzieję, że z wzajemnością. Jacy są rodzice małego Stasia? Rodzice małego Stasia to ludzie, którzy no, przede wszystkim też bardzo się kochają i bardzo kochają Stasia. Bardzo kochają Stasia, a on, tak sobie myślę, że naprawdę ma szczęście przez to, że trafił na tego dużego. Bo gdyby nie trafił na dużego Stasia, którego nazywa wujkiem, no to myślę, że nie byłoby to wszystko takie proste, bo teraz ja zauważyłam coś takiego. Ostatnio, jak nagrywaliśmy scenę w przedszkolu, mały Stasiu podszedł do wujka, który przyjechał z obrazami, bo on bardzo, naprawdę bardzo dobrze maluje, i powiedział niemalże z dumą, że ja też nie mam rączek. U niego już się coś takiego stało, że on może nie jest dumny z tego, ale traktuje to jako coś wyjątkowego. On nie czuje się gorszy w przedszkolu, on się czuje po prostu wyjątkowy. Wujek Stasio maluje wspaniale, jeździ na wernisaże, więc on też myślę, że teraz wie, że w życiu może wszystko. Często jest tak, że jak jedziemy do osób niepełnosprawnych, to gdzieś trzymamy taki dystans, jeśli chodzi o poruszanie rozmów na temat ich kalectwa, na temat ich niepełnosprawności. Jak spotkałaś pana Stanisława i rodziców małego Stasia, czułaś się gdzieś stremowana, przyblokowana jakimiś rozmowami, czy nie? Na początku, jak jechaliśmy z operatorem, też długo się zastanawialiśmy, jak to będzie, jak podamy sobie ręce po prostu, jak się przywitamy z dużym Stanisławem. Właśnie. Bałam się tego, no, nie wiedziałam, jak się zachować. To takie było, że no to na pierwszy raz to było dosyć takie trudne. Też on sam też nie wiedział, bo czasem podaje nogę, czasem po prostu jakoś teraz to już się po prostu tak przytulamy i tyle. I wiem, jak to jest, ale na początku to było bardzo stresujące. A też są zabawne sytuacje, bo żona dużego Stanisława, Monika, ma doskonałe poczucie humoru, w ogóle fantastyczna kobieta. No i na przykład graliśmy taką scenę przy obiedzie, a Monika pyta, wszyscy umyli rączki przed obiadem? Także to, no, oni się z tego śmieją, to już teraz jest dla nas normalne. Albo pamiętam taką sytuację, kiedy mój operator, nagrywaliśmy taką scenę w oknie, Stanisław miał stać w oknie i Roman mówi do niego, Stasiu, ale weź tak oprzyj się na łokciach. Stasiu, ale ja nie mam rąk. Tak, nie traktują tego. Nie, to już absolutny dystans do tego i już jesteśmy na takim etapie teraz, po tych 3 latach, że naprawdę możemy sobie już chyba powiedzieć też wszystko i już nikt się nie obrazi za jakieś tam niedopatrzenie właśnie, albo za powiedzenie, weź małego Stasia na ręce na przykład, jak zaproponował też mój operator. Także to... Jak zobaczyłaś umiejętności dużego pana Stanisława i zobaczyłaś to, jak on maluje, byłaś zaskoczona, że tak można, że tyle sztuki jest w tych jego nogach, w stopach? Tak, naprawdę, naprawdę ma talent. To jest, ja myślałam na początku może, że może taki wybrał sposób na życie, ale teraz wiem, widząc już mnóstwo jego prac, że naprawdę ma talent. To jest człowiek obdarzony ogromnym talentem, no i też determinacją, bo to bardzo męczy malowanie nogami, wbrew pozorom. On w tej pozycji musi siedzieć, cały czas ma nogi do góry i to jest bardzo męczące. On potrafi bardzo dużo i bardzo szybko namalować obraz. W jednej ze scen jest pokazane, jak on łamie kretkę palcami. Też niesamowicie wygimnastykowane ma te palce i tę stopę i potrafi rzeczywiście robić tam cuda. Doskonale prowadzi, jeździłam z nim wielokrotnie. Nie bałam się? A to może zdradzę, co będzie już w filmie. Byliśmy na strzelnicy. Doskonale strzela. Naprawdę. Tak? Z kałasznikowa, ze wszystkich innych. Po prostu kapitalnie instruktor był zdziwiony, że człowiek bez rąk może tak doskonale strzelać. A gdzie on się tak perfekcyjnie tego wszystkiego nauczył? Miał jakiegoś nauczyciela, czy to życie podpowiadało, co ma robić? Życie, bo nie było mu łatwo. On się urodził też 40 lat temu na wsi, więc nie było łatwo. Naprawdę przeszedł sporo różnych też traumatycznych wydarzeń związanych z protezami, które nosił, bo one mu nie były do niczego potrzebne, on je potem spalił. Zupełnie sobie bez tych protez radził, a jakby nakładanie mu tych protez wynikało z tego właśnie miejsca, gdzie on się wychowywał, gdzie się urodził, więc... A rodzina protezy jego? Protezy zupełnie nie były mu potrzebne. Bo rodzina jest szalenie ważna w jego życiu. Myślę, że bardzo mu pomaga i on jej sporo zawdzięcza. Ta żona
opowiadała, tak jakby w ogóle nie dostrzegała tej niepełnosprawności jego, nie, bo Monika, prawda, go traktuje absolutnie, i to działa na każde strony, traktuje go zupełnie normalnie i musi sobie radzić ze wszystkim, nie wyręcza go w niczym. Nawet do mnie nieraz mówi, nie pytaj się Stasia, czy on to zrobi, powiedz mu, że ma to zrobić, niech on kombinuje, jak to zrobić. Czyli takie wyzwania. To jest fantastyczna relacja. Dokładnie. Bardzo mi się podobała ta scena w przedszkolu. Wy mieliście to w planach, czy to się narodziło tak w zasadzie ad hoc? Ktoś podpowiedział, słuchaj, mamy takie zajęcia, może pojedziemy. Pokażesz, jak to wygląda, jak te dzieciaki, zdrowe, małe dzieci, mhm, reagują na nas. Dla nich te relacje między osobami niepełnosprawnymi, osobą niepełnosprawną, a zdrowymi dziećmi były czymś zupełnie naturalnym. To jest taki sam człowiek jak my, to fenomenalne. Dzieciaki naprawdę kapitalnie reagują, bo jak się im to pokaże, powie, że to jest normalne, to one potem już są z tym oswojone. Wiem, że dzieci bywają okrutne, ale trzeba je uczyć od początku, że są tacy ludzie, że są inni. Mały Staś teraz chodzi do przedszkola i dzieciaki traktują go zupełnie naturalnie. Ja widziałam, one go biorą tutaj za te takie od koszulki rękawki i z nim na przykład tańczą w kółeczko. Także dzieci kapitalnie. A to, co oni robią, o czym ty mówiłaś, to jest ich naturalna codzienność. Oni jeżdżą po szkołach, po przedszkolach właśnie po to, żeby pokazywać ludziom, że niepełnosprawność jest normalna i można z tym doskonale sobie radzić, żyć. Oswajają dzieci, to jest nawet ich taka misja. I bardzo za to podziwiam, że oni mają tyle chęci, determinacji, żeby ciągle pokazywać się, pokazywać swoją twórczość, swoją pracę. Po to tylko, no i żeby udowadniać się też ludziom troszeczkę, prawda? Bo to jest jednak wchodzenie też w swoją duszę, czasami pewnie. Ale nie udowadniać, że niepełnosprawni są wśród nas, powinni być i są czymś absolutnie naturalną częścią naszego życia. Wyleczyć pamięć to jest trzeci reportaż, który dzisiaj Państwu pokażemy, też o wyjątkowych ludziach, trochę starszych, i od Stanisława, i od Stasia. Ale jak go oglądałam, budziły się we mnie takie niesamowite emocje. Proszę Państwa, wyleczyć pamięć. Wolność to jest wielka radość. Nie ma wolności, to nie ma żyć. Wszystkie choroby można wyleczyć, ale tę psychikę ludzką to się nie da. Dlaczego akurat ja tak musiał to wszystko przejść? W imię czego? Nic nie przewiniłem. Nic nikomu nie uczyniłem złego. Dzień, kiedy jestem zajęty, to nie mam żadnych obrazów. Czuję normalnie. Raczej w nocy to się nasuwają te wszystkie inne koszmary, przesuwają się, no, powtarzają się te wszystkie momenty, jakie widziałem, byłem, przeżywałem. To tak, to jest nie do pozbycia. Czuję to tam, gdzieś w środku to mam. Nie było zieleni, było ponuro, strachliwie, każdy się bał następnego dnia. No co można więcej powiedzieć? No, no, była to jedna wielka trauma, gehenna, której się nie da wyrzucić z siebie, no niestety. W historii naszego życia wszystko jest zapisane. Ten zapis dzieje się już od najwcześniejszych chwil. I w ważnych chwilach naszego życia ulega przypomnieniu. Wtedy jak na nieboskłonie pojawiają się zapisy pamięci.
całym naszym centralnym systemie nerwowym. Niektóre zapisy są szczególnie ważne. Te osoby, które przeżyły sytuacje szczególnie trudne, my nazywamy je sytuacjami granicznymi. Granica życia i śmierci. One zawsze zapiszą się tak głęboko w ich życiu, że będą do nich wracać przez całą resztę historii ich życia. Czasami wrócą we śnie, czasami we wspomnieniu, w najmniej oczekiwanej chwili, bardzo często, kiedy się starzejemy. Ja miałem z Auschwitz numer i pamiętam w czasie praktyk, w czasie studiów myłem się do jakichś zabiegów czy coś i ten numer mi nieustannie przywracał uwagę do tematu obozowego, więc postanowiłem, że go usunę i nic się nie zmieniło. I mimo, że numeru nie mam, te wszystkie moje reakcje i stosunek do życia pozostał z tego okresu obozowego. Ja ciągle pamiętam i czuję ten ból. Apele były bardzo uciążliwe, bo po 12 godzinach pracy w fabryce jeszcze się czasami stało parę godzin. I ja do dzisiaj to mam, że ja wolę ciszę i spokój i samotność, bo nie lubię tłumów ludzi. Ja na przykład po obozie to na kościelne procesje nie chodziłam, bo to mi przypominało ten tłum ludzi, który się ciągle przewalał przede mną. Ludzie, którzy przeżyli obozy koncentracyjne i przeżyli tak straszną traumę, już nigdy nie odzyskają takiej radości, jaką przeżywali wcześniej. Bardzo często oni sami tylko siebie nawzajem będą potrafili rozumieć. Często w nocy, śniąc, będą wracali do obozu koncentracyjnego. To ich będzie budzić. Jest trauma, która zostaje w ludzkim sercu, w ludzkich wnętrzach, w trzewiach do końca życia. Nie można o tym nie myśleć, nie można o tym nie pamiętać, nie można tego nie widzieć, czy w dzień, czy w nocy. Mnie się bardzo często śnią jakieś selekcje, jakieś apele, jakieś obozy, jakieś druty kolczaste, jakieś wychudzone postacie w pasiakach. Ja mam bardzo często te obrazy przed oczami, przy zamkniętych oczach. Połamane, pozabijane trupy, wszyscy byli porozbierani. Jak ja śpię i nasuwa mi się taki widok, no to jak ja mam coś zaradzić przeciwko temu? Jest to jakaś możliwość? Nie ma. Przechodzi co i przychodzę na normy. Ale to uwidoczy się znowu za jakiś czas. Przychodzi ten koszmar na chwilę do mnie. Ta konsekwencja traumy rozlewa się w ciele naszym. Po latach w bardzo wielu miejscach naszego organizmu odczuwamy konsekwencje takiej destrukcji, takiej traumy. I zaczynamy chorować. Dzień dobry, panie. Dzień dobry, witam panie Stefanie. Czy mnie pani może zarejestrować? Do doktor Klich, tak? Tak. Dobrze. Czy... Może przed wizytą zrobimy jeszcze EKG, dobrze? Zmierzymy ciśnionko i wtedy pan sobie podejdzie i nie ma problemu, dobrze? Tak jest, dziękuję. No to zapraszam teraz pod gabinet numer 5. Ja tam do pana zaraz podejdę i zrobimy EKG, dobrze? Dziękuję serdecznie. Super. Już to się nie. Bardzo proszę. Przychodnia dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i dzieci Holokaustu o nazwie Provita SP, czyli Ku życiu i nadziei, powstała w 1987 roku. Skupia aktualnie około
500 w tej chwili pacjentów, pierwotnie było około 2000. Jest to jedyna tego typu placówka w Polsce. Obejmuje opieką nie tylko samych pacjentów, ale także rodziny pacjentów. Oni zawsze mówią, że jak się już doświadczyło właściwie piekła na ziemi, to wszystko inne wydaje się znacznie mniejsze. Oni nie tylko przychodzą się tu leczyć, oni przychodzą tutaj też, żeby porozmawiać. Oni traktują to miejsce jako takie, ich czasem mówią, drugi dom. Dzień dobry, pani, ja serdecznie. Dzień dobry, panie Stefanie, witam serdecznie, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Dawno nie było, pani. No dawno, nie? Proszę sobie, dawno, czyli co, miesiąc temu. Nie chodzi o to, żeby leczyć oddzielnie ich serce, ich głowę, ich stawy, ale żeby leczyć ich w całości, leczyć ich ciało i duszę z całym bagażem tych wszystkich doświadczeń, które dźwigają i z tymi schorzeniami, które aktualnie no, każdemu w mniejszym lub większym stopniu dokuczają. Wracają te przykre wspomnienia? Ale bez przerwy. Bez przerwy, nie da się, mimo że tyle lat minęło. Nie ma takiego silnego, żeby mi ktoś w tą młodość wrócił, czy wykluczony. Ja jestem bardzo szczęśliwa, że pracuję z tymi ludźmi, bo ja mam możliwość naprawdę poznawania ludzi tutaj niezwykłych. Dla mnie to jest taka i lekcja historii, i lekcja pokory. Ja mam taką świadomość, że właściwie dotykam czegoś niesamowitego. Oni, to jest pokolenie, które no, za kilkanaście lat właściwie odejdzie. To tak naprawdę chciałoby się po prostu ich zatrzymać. Przy życiu mnie trzymała chęć życia. Była młoda, w miarę ładna. Poznałam mojego męża. Jesteśmy ze sobą tyle lat, ponad 60. Staram się żyć normalnie. Sześćdziesiąt lat przeżyłem z małżonką. Miałem tylko jedną miłość, to jaką? Bardzo ładną, uroczą, kochającą. Codziennie jestem na cmentarzu. Życie jest przełom. Miją jeszcze o sobie myślą się. Co radość. My mamy świadomość, że jesteśmy inni w tym sensie, że ten balast pamięciowy powoduje, że mamy inny stosunek do życia, do tych zdarzeń, które są codziennie dla kogoś normalne, a dla nas emocjonalnie są o wiele bardziej odczuwane. Trzeba mieć tą pogodę ducha. Trzeba być jakoś pozytywnie do świata nastawiony. Dochodzę do wniosku, zresztą opierając się na przemyśleniach, doświadczeniu życiowym i przemyśleniach różnych ludzi z literatury, z filozofii i tak dalej, że warto być dobrym dla innych ludzi. Monika, czy ty byłaś przygotowana na takie opowieści, jakie snują twoi bohaterowie w tym reportażu, czy nie do końca? Nie do końca. Bałam się w ogóle tego tematu, ale czułam, że powinnam to zrobić. Czułam, że muszę wysłuchać tych ludzi i to było tak, że jak oni zaczęli mówić, to, no to trwało godzinami tak naprawdę. Ja nie mogłam się od tego oderwać, właściwie to odbierało mi mowę. Nawet nie wiedziałam, jakie zadać następne pytanie, bo to, co oni mówili, było tak ciężkie, i tak mnie przytłaczało, że tak naprawdę potem to się na końcu zrobiło, że oni próbowali jakby mnie wyciągnąć z tego, w co ja weszłam przez te rozmowy. To bardzo trudny temat, ale myślę, że bardzo ważny i absolutnie nie można o nim zapominać, ani jakby tego pomijać i udawać, że tego wszystkiego nie było. Poznałaś najpierw kogo?
poznałam najpierw głównego bohatera, o którym opowiadam, i postanowiłam, że pokażę w ogóle to niezwykłe miejsce, jakim jest ta przychodnia, jedyna w Polsce, dla osób, które przeszły to piekło, i pomyślałam sobie, żeby zrobić to właśnie od tej strony pamięci, żeby zapytać psychiatrę, czy oni kiedykolwiek mają szansę na to, żeby to wyleczyć. Mhm. Okazało się, że nie, że to takie doświadczenia tak głęboko w nas zapadają, że one są nie do wyleczenia. Trwałe. Nigdy. To po prostu to już wiadomo, że te osoby będą się z tym zmagać do śmierci. Czy w przychodni podpowiedziano ci kolejnych bohaterów, że powinnaś w takim razie dotrzeć jeszcze do Nie, sama ich wyszukałam. Tak? Sama ich wyszukałam, sama rozmawiałam z bardzo wieloma osobami i jakby wybrałam te osoby, które czułam, że mają ten największy potencjał mówienia o tych złych rzeczach, ale też o dobrych. To były postacie, które mimo wszystko miały w sobie tyle radości życia, które ja ciągle we wszystkich moich bohaterach szukam. Ci ludzie pięknie wyglądają. Oni są znakomicie oświetleni. Cudowne oczy. Mają taki, taki spokój i taką mądrość, mimo że historie, które opowiadają, są absolutnie wstrząsające. Mhm. Ale to zderzenie takiego piękna zewnętrznego z tymi traumami, z tymi przeżyciami, no, daje chyba jeszcze podwójnie mocny efekt. Mi zależało właśnie na tych oczach, dlatego zdecydowałam się na te takie ujęcia w czerni, na tle czerni, żeby widać było to wnętrze. Chciałam pokazać ich wnętrze. Bardzo skomplikowane, bardzo czarne, ale też właśnie z takimi przebłyskami takiej nadziei, radości życia. Ekipa słuchała tego z takim przejęciem, bo często jest tak, że albo się wyłączają, albo są tak zaangażowani, że nie sposób się tak naprawdę oderwać od sprzętu, który obsługują nasi koledzy. Tutaj bardzo ważna była też praca operatora, który przede wszystkim był też czujny i tam było parę takich ujęć kapitalnych. To, że on był na tych oczach, że robił te bliskie plany, że on tego słuchał i tak samo był przejęty jak ja, to sprawiło, że mogliśmy oddać tak atmosferę i to wszystko, co ci ludzie mają w sobie. Myślę, że tutaj ogromnie ważne były właśnie zdjęcia i to, żeby operator był czujny i tych ludzi słuchał. Ile tak materiału było. Nakręciliście? Bo tak jak wspomniałaś, bardzo rozmowy trwały, te wspomnienia cały czas. Jedne myślę budziły następne, prawda? Kilka godzin materiału, dlatego montaż był tak trudny, bo naprawdę było mnóstwo tam ważnych zdań, mnóstwo ważnych wątków, no ale jako, że to miało być 12 minut, to musiałam niestety dokonywać tej ostrej Tutaj selekcji. Jest parę takich zdań, ja sobie wynotowałam, które na mnie zrobiły ogromne wrażenie. Lekarka w przychodni mówi, to dla mnie lekcja pokory. Chciałoby się tych, którzy za kilkanaście lat odejdą, zatrzymać. Mhm. A czas jest nieubłagany. Wiadomo, że nadejdzie taki moment. Więc te wspomnienia powinny gdzieś zostać zarejestrowane. Oczywiście, to, że ja je mam, prawda? Ja tego nigdy nie skasuję, jasne, że tak. Mamy i po to robimy właśnie. Mamy świadomość, że jesteśmy inni. Mówi pan lat 90. Mhm. To jest też kwestia tego, co inni oni gdzieś dlatego mają tak sobie doskonale we własnym gronie się rozumieją. Bo oni sobie mogą powiedzieć, wiesz, miałem sen i drugi już wie, o co chodzi. I już po prostu we własnym gronie dokładnie się... A dostrzegają takie niezrozumienie innych, dużo młodszych tak, pokoleń? Tak, oczywiście, że tak, bo... Trudno jest nawet nam, którzy tego słuchamy, wyobrazić sobie to. Trudno jest tak naprawdę ich zrozumieć. Jeżeli się tego nie przeżyło, to się wydaje, że to po prostu jest niemożliwe, że nie mogło być takiego miejsca. Pani, która ma 102 lata, mówi o pogodzie ducha, że trzeba szukać radości, cieszyć się, być dobrym dla drugiego człowieka. To mnie po prostu uderzyło niesamowicie. Te ich rzeczy, które dałam właśnie na puentę reportażu, to... Ja nie wiem, nie potrafię sobie wyobrazić, skąd ona tą siłę ma. Skąd ten pan doktor, który przeszedł Auschwitz, widział te wszystkie sceny, może powiedzieć, że trzeba szukać dobra w drugim człowieku, jak zaznał tyle zła. No właśnie. To jest dla mnie... A ci ludzie, z którymi rozmawiałaś, spotkali się kiedyś wcześniej? Czy oni wiedzieli tak, o oni sobie? Tak, oni się spotykają, tak, bo w tej przychodni nie tylko się leczy, w tej przychodni spotykają się na Wigilii, spotykają się na jakiejś uroczystości, robią sobie wzajemnie urodziny, dlatego to jest takie ważne miejsce dla nich. Monika, bardzo ci dziękuję za te trzy reportaże i za to, że byłaś dzisiaj Ja z bardzo nami. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Państwu także dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Polecamy naszym okiem.